Andaluzja na 3/4 Iberii, Sycylia zajmująca połowę Włoch. Tak, to Antebellum ponownie u mnie na kanale i tym razem zagram sobie plemię Madziarów, nie mylić z Mandziem. Wybrałem ten kraj, nie dlatego, że mają całkiem fajny wygląd jednostek i ta zbroja też ładnie się prezentuje, ale dlatego, że przeglądając sobie mapkę zobaczyłem ten monument i powiem wam szczerze, muszę zrobić Polskę pod kawalerię. Ale przed utworzeniem Polski spokojnie przejdziemy sobie większość misji madziarskich, bo niektóre są naprawdę przepotężne, na przykład Province War Score Cost zmniejszony o 15%. Jak i pozostałe też są całkiem niezłe bonusy z misji. Niestety mamy ustrój plemienny, docelowo polecimy w pierwszej kolejności w hordy, ale na pewno stajemy się monarchią w którymś momencie, bo inaczej Polski nie utworzymy. Jako Madziarzy też mamy całkiem niezłe idee, które pomogą nam w podbojach. Nie wiem za bardzo po co nam ten development, ale może też się przyda. Docelowo ideę tak czy siak zmienię na polskie. Na rywali bierzemy kraje takie jak Morawy, bo musimy zdobyć Morawy, tam jest całe złoto. I następnie myślę, że skierujemy się w kierunku Wiślan oraz może pozostałe te plemiona z regionu Węgrzech dojemy. Jako że jesteśmy też krajem tęgrystycznym i to jedynym tęgrystycznym w okolicy, będziemy mieli problem z sojuszami. Co prawda możemy wziąć jakieś pomniejsze katolickie kraje do sojuszu, ale są to sojusze nic nie warte, a zagrażają nam takie kraje jak Bułgaria, która jest jednym z największych krajów w okolicy. No tak, to najpierw potrzebujemy większej armii oraz generałów, których w ogóle nie mamy, więc zobaczmy sobie, jak tutaj nam wyjdzie uczynienie generałami naszych władców. Ech, nie mamy szczęścia w losowaniu. Lecimy najemników oraz 1000 zwykłej piechoty. Widzę, że mam standardowe estate, więc też standardowo wezmę punkty. Raczej nie będę odpalał innych przywilejów, bo będziemy chcieli utrzymywać wpływ każdego stanu poniżej 50%, żeby z naszych podbojów ziemia szła do Kraulandsów. Tak ostatecznie się to prezentuje. Nie mamy najlepszego władcy ani następcy, no ale trudno. Jeżeli idzie o naszych doradców, no to zatrudniamy zwykłych jedynkowych, chociaż tutaj ta agresywna ekspansja jest kusząca, jak i bierzemy morale sobie. Z krajów okolicznych jest jeden kraj, z którym warto jednak wziąć sojusz. Jest to Sycylia. Weźmiemy ją w celach zabezpieczenia naszych terytoriów. Jako Madziarzy mamy też 3 wasali i spoko, przez jakiś czas ich będziemy mieli, ale ostatecznie będziemy chcieli też ich zjeść. Ale skoro mamy tylu wasali, to za jakiś czas wezmę Strong Duchies również. Religia tęgrystyczna jest to jedna chyba z najlepszych religii, jaką można mieć na hordzie. Tańsze wojsko, Cavalry to Infantry Ratio plus 25%, więc możemy praktycznie utrzymywać w naszych armiach stały skład kawalerii. O, patrzcie, 90%. A jak zrobimy ten monument? Oh my god. Chcę zobaczyć taką husarię. Nie zauważyłem tego wcześniej. Kawalery szok plus 1. Sycylia oferuje mi wiedzę. Okej, okay, to tego nie pomyślałem. Tak, u mnie nawet nie ma feudalizmu. No to go wprowadźmy sobie. Jednego dyplomatę od razu wysilimy do poprawiania relacji z naszymi wasalami. No i myślę, że nasze przygotowania do wojny właśnie się skończyły i dostajemy claimy na dość sporą liczbę regionów. W sumie to całe pozostałe regiony węgierskie. Ale ja wiem, kto będzie moim pierwszym celem. Bo tu jest kopalnia złota i warto jest ją mieć. Niestety wojny z Morawami nie zakończę jakoś super szybko. Jest tutaj dużo fortów, które będą blokowały mnie od szybkiego wyłączenia sojuszników Moraw. No ale tym razem widzę, że poszli na moje fortece. Będziemy starali się właśnie na tych moich fortecach z dodatkowymi minusami dla przeciwnika zczyścić ich armię. Po ich zczyszczeniu będę chciał jak najszybciej wyłączyć sojuszników, żeby mieć z nimi krótkiego trusa, ewentualnie jakieś pieniądze wziąć od nich, a potem już tylko i wyłącznie okupować morawskie forty w liczbie 3 i do tego 2 w górach, gdzie dostajemy minus 2, więc to nie jest prosta wojna. Chociaż mam wrażenie, że na Antebellum boty są jakoś mega głupie podczas wojen. Pierwszy humiliate i cyk, kolejna wygrana. Zafundowali nam zdecydowanie instytucje. Jako że widzę, że Serbia jest bardzo łatwym celem, atakujemy. Ataku na Serbię, naszym celem będzie show strength, żeby dostać dodatkowe darmowe punkty Monarchy Points. Easy, darmowe punkty. W sumie już widzę, że na tej modyfikacji mamy bardzo dużo nowych monumentów. Jakiś bazar osmański, te nasze wielkie stajnie, zamek w Malborku. Serio, Polska nie ma żadnych monumentów, które można byłoby wstawić? Co byście tutaj widzieli?
Dajcie znać w komentarzach. No nie, Sycylia, super sojusznik, już mnie do jakiejś durnej wojny woła. Jednak easy wojna. Zjadamy naszych pierwszych wasali. Troszeczkę też już zdewowałem nawróconą kopalnię złota. Kilkadziesiąt lat przeminęło. Jakby to powiedzieć, Węgry zjednoczyłem. Te wojny były dość nudne, więc nie za bardzo było tutaj pokazywać. Głównie okupacja terenów, nawracanie prowincji oraz budowanie naszej nędznej ekonomii. No ale na tym podejściu to nie ekonomią się zajmujemy, ale budowaniem naszych idei pod kawalerię. Zobaczcie, mam już arystokratyczne, mam już szpiegowskie. Dzięki temu mamy dodatkowe kawalery combat ability oraz tańszą kawalerię. Myślę, że w ciągu 30 kolejnych lat staniemy się hordą. Na trzecim poziomie weźmiemy ideę hordy, dzięki czemu będziemy mieli naprawdę potężną kawalerię. No na razie jeszcze wrażenia nie robi. Świat prezentuje się następująco, troszeczkę się pokonsolidowało nam tutaj wszystko, no zwłaszcza te plemiona słowiańskie, w które niedługo będziemy się wbijali, bo to one stanowią nasz kolejny cel. A jakimś cudem nawet jestem Great Powerem. Co prawda dość słabym, ale zawsze coś. Zawsze coś też ciekawego możecie znaleźć dla siebie na Adebie z kodem Lukas3% zniżki, linki w opisie. Wyczuwam, że Bułgaria ma kłopoty. No to bierzemy się za nią i lecimy podbijać jej terytorium. Boże, zapomniałem zrekrutować armaty. No to jeszcze poczekamy. Sama wojna z Bułgarią raczej należała do dość prostych. Nie dorekrutowała wojska pod Kappa. W ogóle nie pojawiło się to wojsko praktycznie ani razu na moim terytorium. W pierwszej kolejności wyłączyłem Wołoszczyznę i następnie okupowałem bułgarskie forty bez udziału w żadnej bitwie, co było naprawdę dziwne. Od Wołoszczyzny leci tylko hajs. W międzyczasie skończyłem też ideę, dzięki czemu kończymy, bierzemy kawalery combat ability dla naszej armii i cyk, 50% już mamy, ale to wciąż za mało. Zobaczymy, czy zmiażdżymy wojska bułgarskie, czy nie. No, tym razem się udało. W tej wojnie za dużo nie bierzemy, tylko jedną prowincję, żeby wypuścić tutaj Serbię, bo jednak ona trochę roszczeń terytorialnych ma. No i atakuje następnie Chorwację w celu odzyskania terytoriów serbskich, ale widzę, że Chorwacja jest rozchwytywana w tym momencie. Łatwo poszło. I lećmy dalej z naszymi podbojami po Zakarpatię. Co to jest? The Question of Fate. WTF, mogę się zmienić na katolicyzm ortodoksów albo pozostać dalej Tengri. Ale czekajcie, czemu nie mogę się zmienić w Hordę? Become Horde. Ja naprawdę to mogłem zmienić wcześniej. Oh my god, co za facepalm! No i Hugo, jestem hordą, bez wydawania punktów. Jej! I mam moje ulubione Cassius Belli i lecimy z koksem w takim razie. Wojny z plemionami słowiańskimi będę prowadził w następujący sposób. Atakujemy tylko i wyłącznie bezpośredni cel, pozostałe wyjmujemy na Whitepiece, żeby za 5 lat ich zaatakować. Nawet pieniędzy za bardzo brać nie będę, no chyba, że będzie to warte. Nacje słowiańskie generują mało agresywnej ekspansji, zazwyczaj też mają słabe armie. Bierzemy spory kawałek terytorium. Pomorze czynimy naszym wasalem. Ma naprawdę sporo terytoriów do odbicia. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że będę właśnie palił całe terytorium Polski. I cyk, podbijamy dalej. Czas odzyskać ziemię od uzurpatora. Co to za bunty? Jaki koksów Siju mi się wylosował? No i wyjebiście, ziemie wyzwolone. Jakby to powiedzieć, Wołoszczyzna musi być naszym następnym celem. No i palimy zdobycz na terytorium, co tutaj więcej powiedzieć. Rozbudujmy nasz monument. Lędzianie lecą do piachu. A my co? Lecimy dalej w kierunku podporządkowania sobie Polski. O kurde, ile to mi claimów dało to zniewolenie Polan. Wreszcie mam Religious War. No to odpalam sobie też złotą erę. Tereny ładnie i szybko zdobyte. I pięknie serbskie terytoria odbite od Bułgarii. No masakra, tu nikogo atakować nie mogę. Wszędzie jakieś głupie trusy. Po co to komu? Czas zdobyć ostatnią prowincję, którą potrzebujemy do utworzenia Polski. Mech, bez większych przeszkód jak to zwykle. Masakra, mam 18 fortów? No w sumie tak trochę sporo tego. No to lecimy, przenosimy stolicę do Gniezna. Musimy uczynić teraz też kulturę polską naszą główną, czyli musimy mieć ponad 50%. Niestety inaczej tego nie zrobimy, jak odpinając wszystkie inne prowincje, które mamy. Już to testowałem, więc jest to bolesny proces. Na szczęście nas to kosztuje tylko i wyłącznie punkty administracyjne. Kultura polska staje się naszą główną kulturą. I już prawie możemy sformować
Polskę, musimy tylko zmienić formę rządów na jakąś stałą. Może być to monarchia, może być to teokracja i nie ukrywam, że teokracja mogła być ciekawym rozwiązaniem, ale pójdę standardowo w monarchię i utworzymy sobie Królestwo Polski oraz tak przyjmujemy polskie misje oraz polskie idee. Dzięki temu mamy kawalery combat ability plus 33%. Najgorsze jest to, że ponownie musimy zrobić naszą główną kulturą kulturę węgierską. Więc nie w ten sposób, tylko tu przenosimy i chyba zgadza się. Wyjebiście. Najgorszy jest teraz ten cały proces ponownego korowania. Zobaczcie, ile tego jest, ile tu tysięcy punktów straciłem. Na tej modyfikacji nie ma kozaków, a to szkoda, bo tutaj gdzieś stepy miałem. O, chyba że Basra nie, no jest, chyba że muszę ją okorować, żeby się pojawił state kozacki. Czy mamy reform de Husaria, kawalery fire plus 1, z monumentu dostajemy plus 1 do szoka, to jest mega mocne. A jeszcze dałbym głowę, że Wenecją dało się utworzyć państwo, które w swoich misjach dostawało jeszcze plus 1 do Fajera na stałe do końca gry. Ej, zniknął mi prawie cały separatyzm z kraju, what the fuck? A, zapomniałem, kozacy są tylko dla religii chrześcijańskiej. Masakra, zobaczcie, jako Polska kawalery to infantry ratio 135%. Udało mi się też w sumie zrobić tańszą kawalerię od piechoty, więc możemy mieć spokojnie samą kawalerię w naszych armiach. Tylko 108 kawalery combat ability? Myślałem, że będę miał więcej. Na pewno możemy mieć jeszcze finest of horses z quality ideas. I niestety tylko tyle. Nie mogę wprowadzić prawosławia, katolicyzmu czy czegokolwiek innego, żeby dostać kozaków, bo przestanie nam działać ten monument. On daje nam w zasadzie to samo, a nawet i więcej, bo kawalery to infantry i kawalery szok. Więc co najwyżej do 118% jestem w stanie zwiększyć nasze kawalery combat ability. Chyba, że o czymś zapomniałem, ale to dajcie mi znać w komentarzach.